Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak ekonometria, statystyka, matematyka, mikro, makro i wiele innych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie od razu mailować na zadania@projekty.pl. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie dotyczące, powiedzmy, sposobu liczenia pochodnych, tym razem cząstkowych. Generalnie będzie chodziło o to, że mamy, tak jak tu widzicie, funkcję, która zależy od x, y i z, czyli przykładowych trzech zmiennych różnych od siebie i one są przemnożone w formie takich elementów iloczyn po prostu tych zmiennych z jakoś tam elementem takim stałym dla nich. I teraz mamy wyznaczyć, powiedzmy, pochodne cząstkowe. Może Wam się to przydać zarówno do matematyki, analizy matematycznej dokładniej mówiąc, czy do jakichś przedmiotów typu ekonomia matematyczna, przepraszam, czy ekonomia menedżerska, gdzie możemy mieć do czynienia z funkcjami przynajmniej kilku zmiennych i gdzie trzeba wyliczyć pochodne. Pochodne mają zastosowanie w wielu przedmiotach i mają jakieś właśnie interpretację ekonomiczną, więc teraz zobaczcie w ten sposób. Jeżeli mam do policzenia pochodną cząstkową i zapiszmy od razu, że ona ma zapis taki, pochodna z funkcji przez, o, na odwrót, o, tak, przez, powiedzmy, względem x, to jest to pochodna z całego tego wyrażenia x plus 4, y minus 2 z minus z plus 5 i to ma być liczone względem x, czyli oznacza to zarówno, że ten element jest stały, jak i ten element stały. Bo pochodna względem x oznacza, że pozostałe zmienne przyjmują wartość stałą. A więc spod znaku pochodnej mogę wyciągnąć zarówno y minus 2, bo wszędzie jest mnożenie. Jeżeli jest mnożenie i mam cokolwiek element zmienny razy elementy stałe, to te stałe można całkowicie wyciągnąć spod znaku mojej pochodnej. Więc liczę, że to jest wynik tego. To jest oczywiście naturalnie dwójka razy pochodna samego x plus 4 względem x. Jeżeli tak mamy, to jest normalna pochodna, więc pochodna samego x, pochodna to jest sumy, a więc pochodna z tego elementu i pochodna z tego elementu. Pochodna z samego x da mi 1, a pochodna z czwórki to jest 0, bo to jest element stały. A więc tutaj mogę przyjąć, że w tym nawiasie wynikiem liczenia tej pochodnej jest 1 plus 0. A więc można powiedzieć, że wynikiem liczenia pochodnej cząstkowej względem x jest y minus 2 razy z plus 5 razy 1. To jest pochodna cząstkowa względem x. Teraz jakbyśmy liczyli w tym przypadku pochodną względem y. A więc tak samo zapisuję, że to jest pochodna funkcji teraz względem y, czyli w tym momencie jest to pochodna znowu z całości, ale tym elementem, który jest tym razem stały, jest x plus 4. Przemnożone razy element zmieniający się, razy element stały z plus 5, z to oczywiście na minusie. Dlaczego? Bo jeżeli pochodna jest względem y, a są jeszcze inne zmienne, to je traktujemy jako stałe. Czyli ja bym powiedziała, to jest konstans i to jest konstans. Ale jeżeli jakikolwiek element jest konstans i przemnożone razy coś, co się zmienia, to stałe i to stałe przy mnożeniu mogę wyrzucić spod znaku pochodnej, czyli mam x plus 4, jeszcze raz, x plus 4 minus z plus 5 i pochodna y minus 2 względem y. A więc pochodna z różnicy to jest, pochodna z samego y to jest 1, pochodna z dwójki na minusie jako liczby stałej to jest 0. A więc z całości tego mam 1 minus 0. Więc ostatecznie jest tutaj to 1.
A więc pochodna funkcji względem y to jest x plus 4 przemnożone razy z plus 5, od tutaj na minusie, razy 1. To jest wynik pochodnej względem y. Gdybyśmy mieli liczyć pochodną względem z, to w tym momencie znowu ten element jest stały, bo zawiera same x, ten element jest stały, bo zawiera y, a pochodną byśmy liczyli tylko faktycznie z minus z plus 5. A pochodna z minus z to jest po prostu minus 1, plus pochodna z samego zera, to z piątki, to jest 0. A więc będzie to razy minus 1, bo tyle wyjdzie z pochodnej względem z. Ja kończę omawianie tego zadania. Naturalnie dotyczyło liczenia pochodnych cząstkowych, gdzie funkcja zawiera więcej niż tylko jedną zmienną. Pamiętajcie o tym, że pozostałe zmienne wówczas są stałe, traktujemy jako elementy stałe i odpowiednio wówczas przypominamy sobie sposoby liczenia pochodnych. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej możecie od razu mailować do mnie na zadania@projekty.wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania, a gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Sami komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, subskrybujcie konkretne filmy, udostępniajcie je znajomym, czy to na forach, czy na Facebooku, i korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy zebranej w formie tych playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę powodzenia w nauce i rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy będziecie mieli szansę na zaliczenie przedmiotu. Powodzenia!